Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Auta Widzów. Dzisiejsze auto prezentowane wcale nie jest żadną tajemnicą. Na pewno zaciekawi Was fakt, że kolejne filmy są już w przygotowaniu, także jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, możecie to teraz zrobić. Możecie również zgłosić swoje auto do właśnie takiej prezentacji, która zaraz będzie miała miejsce. W opisie znajdziecie adres e-mail, na którym prześlicie kilka zdjęć oraz parę słów na temat własnego auta. A teraz zapraszam Was na prezentację. Cześć, jestem Adrian. Chciałem Wam zaprezentować dzisiaj Nissana 200SX. Samochód posiadam od około 1,5 roku. Przyprowadziłem go w stanie agonalnym. Przez ten czas udało się, tak jak widać, trochę auto zreanimować. Dodaliśmy tutaj body Vertexa, zderzak, progi, tylny zderzak, włącznie z wylotem powietrza. Wylot powietrza razem z dystansami maski ma służyć do odprowadzania jak największej ilości ciepła. Możemy też zaprezentować hamulce, które zostały założone z Mercedesa W163. Są to tarcze 345 mm z zaciskami czterotłoczkowymi, które już w tym samochodzie, no myślę, że dają radę. Doposażyliśmy auto w rollbar. Rozpórki są z tyłu, z przodu, tak samo jak i dół. Cały samochód jest pod tym względem bardzo sztywny. Chodziło głównie o jakieś tam zabawy weekendowe, tak? Drift, coś w tym stylu. Tak jak widać, auto nie jest mega dopieszczone. No nie da się tego mieć jakby przy weekendowym upalaniu. No. Dobra, to słuchaj, to powiedz, jakie masz środkowe zawieszenie? Zawieszenie to Max Pedding Road, jest to zawieszenie gwintowane. Nie jest ono jakieś tam super, ale daje radę. Daje radę w tym samochodzie. Jest trochę sztywne, no bo wiadomo, nie, jest to budżetowy gwint. I tak to wygląda. Dobrze, ale gwint to jest jedna rzecz. Masz szerokie koła, poszerzone body. Jak to wygląda teraz z tymi szerokościami tutaj? Jeżeli chodzi o szerokości, to tak. Przód, przedłużane wahacze, relokatory, maglownicy. No jakieś tam nieduże dystanse z przodu, bo tutaj jest około niecałego centymetra. Z tyłu za to są potężne. Z tyłu za to są potężne. Z tyłu mamy 65 mm dystans. No i to już naprawdę jest dosyć dużo. Ze względu na błotniki, tak? Są to poszerzane laminaty, dlatego też no musiał wejść taki dystans. Jakie są tutaj opony? Bo widzę, że fajny naciąg się stworzył. Tak, opony to 205 na 45, 17 na 9-calowej feldze z tyłu i 215 na 45, tak samo 17, z tym, że przód to 8 cali. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestie blacharki w tym samochodzie, to tak jak go zakupiłem, to było to naprawdę problematyczne, no nie? Bo samochód był dosyć skorodowany. Zaczęliśmy go spawać, pochłonęło to dosyć dużą ilość czasu. No i co mogę więcej powiedzieć? No, podczas spawania zrzuciliśmy cały tylny wózek, wywaliliśmy dosłownie bak, w zasadzie no trzeba wszystko było demontować, bo wszędzie, gdzie się nie spojrzało, no była tam korozja. Nissan po tym zabiegu dostał tuleje poliuretanowe. Nie zdecydowałem się na tuleje jakieś tam bardzo sztywne. Założone zostały czerwone poliuretany. A jak jest tutaj z wydechem? Widzę, że konkretna rura sobie siedzi z tyłu. Wydech to kompletny przelot. Generalnie nie ma tutaj nic oprócz tej tylnej końcówki od samego kolektora wydechowego po końcówkę jest to po prostu wszystko puste. I tak to wygląda. No, samochód jest perfidnie głośny, więc tak samo muszę tam uważać na jakieś pewne kwestie sąsiadów czy kogokolwiek, bo no, tutaj jest problem. Tak jak wspomniałeś w rozmowie przed nagraniem, auto było w kiepskim stanie. Ty ten samochód starasz się doprowadzić do ładu, ale też nie chcesz, żeby to był samochód typu show and shine, tylko stawiasz raczej na to, żeby dawał dobrą
frajdę z jazdy gdzieś tam przy jakichś nocnych wypadach, więc gdzieś tam, gdzie zdarzają się jakieś takie wgniotki, zarysowania, więc tym się w ogóle nie przejmujemy. Ale to, co jest najważniejsze, to jest ta moc pod maską, prawda? Tak, otóż to. Generalnie na ten moment wciąż jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, standardowe 1.8 turbo, z tym, że no, w przyszłości chciałbym to po prostu ogarnąć, no nie? No, żeby ten samochód, tak jak mówimy, dawał jak największą frajdę z jazdy weekendami i żeby był z tego jak największy fan. No dobra, to jak to wygląda wszystko w środku, powiedz? W środku, tak jak widać, mamy dołożoną sportową kierownicę Sparco. Dodatkowo, oprócz tego, dwa fotele kubełkowe, które bardzo pomagają mi w jeździe. Wcześniejsze fotele z Nissana były fatalne, jeśli chodzi o szybszą jazdę i jakieś tam skręcanie. I mówię, no, siła odśrodkowa działa na tyle, że no, były z tym problemy, tak? Zostało tutaj doposażone, mam tutaj taki komputerek do sterowania no, powietrzem, tam innymi rzeczami, widzę jakąś tam pracę obrotów silnika i oprócz tego innych tam wszystkich rzeczy, które mi są potrzebne na ten moment. Zostały też doposażone trzy czujniki, tak jak mamy, pierwszy temperatura oleju, ciśnienie oleju, no i doładowanie turbo. Tak samo środek. No co tutaj dużo mówić, widzimy rollbar, dokładany, pasy szelkowe, czteropunktowe, takaty, tak samo, żeby jakoś tam mnie to w miarę trzymało. No i myślę, że co, no, więcej tutaj nie ma jakichś tam ciekawych rzeczy, jest to w miarę proste, wszystko to, co jest potrzebne, jest na miejscu i tyle, no. Rozumiem, że leniwiec z tyłu na rollbarze to jest tak przekornie trochę. Tak, leniwiec jest przekorny z racji tego, że często jeździ ze mną dziewczyna. Pozdrowienia dla Pauli. Generalnie no myślę, że jest to akcent od naszego kolegi, który dał w prezencie to dla mojej dziewczyny. No i tak on tutaj właśnie wylądował i tak z nami jeździ już od jakiegoś czasu, a parę zlotów już jakiś tam mieliśmy razem, więc już tak po prostu zagościł na dobre. Dobra, słuchaj, to jeszcze powiedz, bo o tym też nie mówiliśmy, jaką moc w ogóle ten samochód powinien generować albo generuje, czy to sprawdzałeś? Nie był hamowany. Będzie, jest około, podejrzewam, że będzie około 200 koni, bo jest wystrojony tylko i wyłącznie przez takiego mojego znajomego, ale nie na hamowni, no nie? Więc jest doładowany po prostu manual boost kontrolerem na 0,8 bara. Nissany z tą turbiną, z takim układem jak teraz jest, generują no około 200 koni, no nie? Wystarczy to, żeby czasem bokiem sobie śmignąć? Tak, wystarczy, żeby śmignąć bokiem, ze względu na to, że Nissan jest zeszperowany. Dyferencjał jest zaspawany, co bardzo ułatwia jazdę bokiem, no nie? Jakbyś go odpalił, posłuchamy trochę tego przelotu, zagłuszymy te samochody, które jeżdżą dookoła i nas strasznie irytują, no ale nie mamy na to wpływu niestety. Policja, powiedz. No tutaj powiem szczerze, że jak na razie nie miałem nigdy problemu. Może być to takie dziwne, ale staram się unikać. Trafiasz na głuchych? Tak, trafiam raczej na głuchych. Okej, okay. No dobra, to go zgaś, bo nie wiem jak będzie nas słychać. Bo faktycznie nie wiem ile kamerka wyłapuje, ale jest dość głośno przy tym samochodzie. Zdecydowanie jest głośne. Podczas jazdy tak samo dłuższej, raczej uciążliwy, tak jak już mówię, byłem nim gdzieś tam w Ciechanowie na zlocie Cars Lovers. Zresztą widać tutaj, no nie? Byliśmy też na Tłokowisku, Street Łódź. No to trasa jest taka średnia, bym powiedział. Więc na dłuższą metę jest to trochę męczące. Na dłuższą metę jest to męczące. No ale w momencie jak się robi ciemno, miasto się trochę rozluźnia. Tak, to daje mega to fan. Do tych 50 na godzinę, gdzie można, to daje fan. Daje fan, tak. Oczywiście, że tak. No dobra. Powiem tak, no jestem pod wrażeniem. Też wspomniałem już o tym, że ten samochód ma nie wyglądać rewelacji, nie ma dawać frajdy z jazdy. I chyba tak jest. Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś chce mieć fajną weekendową zabawkę, naprawdę polecam Nissana 200SX-a. No jest to fajne autko, no nie, do zabawy. Także jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuk w górę.
Ja zapraszam Was na inne filmy. Nie wiem, czy masz jakiś fanpage? Tak, jest tutaj fanpage na Facebooku, po prostu Nissan 200SX S13. Będziecie mieli w opisie, będziecie mogli kliknąć, będziecie mogli zobaczyć historię. Wiem, że to nie jest jedyny Twój samochód w kolekcji. Generalnie przekornie jestem... masz zupełnie inną markę. Tak. Mhm. Możemy to powiedzieć. Myślę, że jestem fanem Alfy Romeo. Także jedno i drugie psuje się, tak samo jak mówiłeś gdzieś tam wcześniej. Oczywiście pół żartem, pół serio. Zapraszam Was do odwiedzenia fanpage'u, ja zapraszam Was do śledzenia mojego profilu na YouTubie i zapraszam Was na kolejne odcinki, także dzięki, dziękujemy. Na razie i hej.